1% dnia. Ile to jest? I co możemy w tym czasie zrobić? Już za chwilę dowiecie się o tym. Nie zdążyłem policzyć. Zaczynamy! Dzień dobry, tutaj Michał Szczepanek. Codziennie o 5.30 prezentujemy wam jedną wskazówkę na wyciągnięcie dłoni, która może uczynić ten dzień lepszym. Od poprzedniego. I Piotra Perlisty głos docierający do waszych uszu ukoi wasze zszargane zmysły. Michał, co się z tobą stało? 1% dnia, 1% doby to... 0,24. Minut. Tak? 15 minut? 15 minut dokładnie, czyli kwadrans to 1% dnia. Ja cię muszę sprawdzić, bo ty i co to dla nas oznacza? 4 razy 60 równa się 1440 podzielone na 100 9. Równa się 14 minut 40 setnych. No. Na zdrowie. Czyli kwadrans. Można zaokrąglić. Tak? No dobrze, no dobrze. No. I to jest przestrzeń, która już nie daje nam żadnych wymówek, że nie mamy na coś czasu. Czy możesz 1% dnia wygospodarować na naukę języka? Możesz? 1%? Możesz. Możesz, kurka. Czy możesz 1% dnia wygospodarować na ruch? Możesz. Odpowiadam. Możesz. Ze strachu odpowiem, możesz. Czy możesz 1% dnia przeznaczyć na przygotowanie posiłków na dzień następny? Dla ciebie zawsze możesz. A dla ciebie? Też. No możesz? Właśnie, wreszcie przekonałem ciebie. Mam nadzieję, że przekonaliśmy również was. Popatrzcie. Dawaj. Nie mam na to czasu. Najczęstsza wymówka. O, ja chciałbym być zdrowy, chciałbym się nauczyć języka, chciałbym wszystko robić, ale nie mam na to czasu. Mam tyle na głowie. Wystarczy 1% dnia codziennie. O, i tu się tworzy efekt kumulacji. Właśnie, bo tu można wystartować. Po 30 dniach się robi 30%. To już jest prawie 100. A wiesz, ile robi się po roku? Minut? Na przykład chcesz nauczyć się grać na instrumencie. To jest ciekawe. To nauczyć jest się grać ciekawe. Na instrumencie. Ja to mam już przeliczone, ale popraw mnie. Dawaj. 15 minut razy 365 dni w roku to jest 5475 minut. Podzielone na 60. 91 godzin treningu przez rok. 1% dnia. 1% tak dnia. Niewiele, a tak wiele w sumie tak czasu. Niewiele, tak jak w espresso. Tym bardziej wyglądało, no? Grasz na czymś, nie? No, ja trochę gram. I rzeczywiście nie trzeba przecież być w życiu wirtuozem, no nie? Mhm. Tak naprawdę i tak wszystkie okazje opierają się później na śpiewaniu kolęd albo 100 lat z okazji imienin wujka, mamy, taty, coś tam, no nie? No, ostatnio byliśmy na takiej urodzinach rodzinnych i jedna osoba zaczęła pokazywać... 700 osób. Tam. Pokazywać swój talent. Wzięła 4 piłki do kosza i zaczęła żonglować. Co ty gadasz? Ja myślę, wow, to taka osoba z zewnątrz trochę, no nie? W sensie taka zaproszona. Tak. No i mówię, dlaczego nie zrobimy sobie dnia talentów raz w roku całej rodziny? Dzień, dokładnie tak. Wystarczy, że każdy będzie poświęcał 1% swojego dnia codziennie i za rok się spotkamy z różnymi talentami. Ktoś będzie mówił językami, ktoś będzie żonglował, ktoś ściskał ołówki, ktoś będzie... Tak, ale nawet karciane różne takie rzeczy, no nie? Kartami tak... Nam się często wydaje, że a nie, to kiedyś byłem młody, to miałem czas na takie rzeczy, teraz już jestem stary, biznesy, dzieci i tak dalej, ale serce płonie cały czas, no, no nie? Serce niech płonie w tym 1%, no i ten 1% rozkrzesi jak krzesiwo wasz ogień pasji. No, no, pasji. Tym bardziej, że co to jest 15 minut dziennie? Nawet gdyby w tygodniu zrobić, dwa razy w tygodniu poświęcić na pasję po 1%, to się robi... I tak potężna ilość ciągu, no, nie? Robi około 20 godzin rocznie. To się można spokojnie, kurde, na dudach zacząć nauczyć grać. No, ale co w tym jest kluczowe? No systematyczność, żeby w ciągu roku mieć tych 91 godzin treningu. Kumulacja. No, cumulation, było tym też odcinek. Świetny odcinek, jak to mawia Michał. To był naprawdę świetny. Dlatego poświęćcie 1% waszego dnia dzisiaj, aby napisać nam komentarz i zastanowić się w tym komentarzu, co wy możecie zacząć robić w tym 1% już dziś. Albo jaką pasję, taką ciekawostkę, dryg życiowy zaniedbaliście, myśląc o tym, że jesteś ile to czasu potrzeba, żeby to rozwinąć. 1%. Dodatkowo, jeżeli chcecie wesprzeć się na tej drodze do odkrywania swojej pasji, zapraszamy na stronę rcc.pl, gdzie możecie zapisać się do naszej społeczności i odebrać darmową audiokonferencję na start. Zajmie wam to mniej niż 1%. 1 promil. Znowu alkohol, Michał. Zaczynamy! A kończymy!